Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie 6 maja, w pierwszy piątek miesiąca oraz w święto świętych apostołów Filipa i Jakuba. Za chwilę w to święto apostołów usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Jana. Jest to rozdział 14, wersety od 6 do 14. Posłuchajmy. Jeszua rzekł: Jam jest drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Ponieważ poznaliście mnie, poznacie też Ojca. Już odtąd faktycznie Go znacie, boście Go zresztą widzieli. Filip powiedział do Niego: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jeszua odrzekł mu: Tak długo z wami byłem, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto widział mnie, widział Ojca. Jak więc możesz mówić: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem zjednoczony z Ojcem, a Ojciec jest zjednoczony ze mną? To, co wam mówię, nie mówię sam z siebie. Ojciec, który żyje we mnie, czyni swe własne dzieła. Ufajcie mi, bo jestem zjednoczony z Ojcem, a Ojciec zjednoczony ze mną. Jeśli jednak nie możecie, to ufajcie ze względu na same dzieła. Tak jest. Mówię wam, że kto pokłada ufność we mnie, będzie również czynił dzieła, które ja czynię. Mało tego, będzie czynił większe, bo ja idę do Ojca. W istocie, o cokolwiek poprosicie w moim imieniu, to uczynię, tak aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli poprosicie mnie o coś w moim imieniu, uczynię to. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, ta relacja Ojciec Bóg, Ojciec Syn i Bóg my. Ta relacja, którą od wieków ludzie próbują zrozumieć. Myślę, że nie tylko w chrześcijaństwie, ale w wielu innych religiach, które na świecie gdzieś tam ludzie wymyślają, jest to pragnienie, które dzisiaj wypowiedział Filip. Jezu, pokaż nam Boga, pokaż nam Ojca, pokaż nam. Myślę, że w niejednym z nas jest też takie pragnienie, ja przynajmniej je też noszę, że gdy czytam o różnych mistykach, słucham ich czasem, to mam też takie pragnienie, by już zobaczyć tak twarzą w twarz Ojca, by zobaczyć Ducha, by zobaczyć Syna. Myślę, że to jest coś naturalnego w nas, ta tęsknota, głęboka tęsknota, by zobaczyć. Tak jak czasami ktoś, no nie wiem, był w górach, na jakimś pięknym szczycie, miejscu i potem opowiada o tym innym i ktoś mówi do niego: no to pokaż mi go, zabierz mnie tam, którą drogą, jak tam mam dojść. I w tym dzisiejszym pytaniu, czy w tej prośbie Filipa: Panie, pokaż nam Ojca, Jezus odpowiada też takim pytaniem: czy nie wierzysz, że jestem zjednoczony z Ojcem, a Ojciec zjednoczony ze mną, że każdy, kto patrzy na mnie, patrzy na Ojca? I oczywiście, moi drodzy, Filip tutaj zamilknął, Filip już nie dyskutuje jakby z Jezusem, ale ja tak sobie myślę, że jemu nie wystarczyła ta odpowiedź. W tym momencie, w tym czasie, gdy siedzieli, to jest 14 rozdział tej Ewangelii, jeszcze będzie potem następne, aż te ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. Filipowi nie wystarczyła chyba ta odpowiedź. Dopiero później, napełniony Duchem Świętym, idzie i głosi już, że Jeszua jest tym, w którym jednocześnie jest Ojciec, jest Duch, jest prawdziwym Bogiem, jedynym Bogiem, w Trójce Świętej, jedynym. Bo Filip oddaje życie za Jezusa śmiercią męczeńską, podobnie zresztą jak
jak jego towarzysz Jakub. Więc kochani, dzisiaj, gdy jest w nas też to pytanie, Boże, pokaż nam się, jak możemy Cię zobaczyć, to odpowiedź mamy tutaj, ufajcie mi. Ufajcie mi ze względu na te dzieła, które czynię. Pan Jezus tu mówi tak dokładnie, że kto pokłada ufność we mnie, będzie również czynił dzieła, które ja czynię. Pokładać ufność w czymś, to jest jakby o krok przed tym, zanim się coś wydarzy. No nie wiem, próbuję teraz sobie tak na szybko. No właśnie, taki prosty, zwyczajny przykład z kuchni. Pokładam ufność w tym, że uda mi się przyrządzić jakąś smaczną potrawę. Pokładam ufność, ktoś mnie tego nauczył, ktoś mi przekazuje pewną wiedzę i zaczynam to robić i dopiero później wychodzi to, ten smak, ten wypiek, czy cokolwiek zrobiliśmy. I Jezus mówi tak samo, że kto pokłada ufność we mnie, będzie czynił dzieła, które ja czynię. Mało tego, będzie czynił większe dzieła, bo ja idę do Ojca. Jezus mówi, że jeśli pokładasz ufność w Nim, to będziesz czynił wielkie rzeczy. To będziesz ze względu na tą ufność, będziesz doświadczał cudów. I to się też dzieje. To się też dzieje. Kochani, jeszcze jedno, czym chcę się na koniec podzielić. Jeśli tutaj jest tak, w istocie o cokolwiek poprosicie w moim imieniu, to uczynię tak, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli poprosicie mnie o coś w moim imieniu, uczynię to. Kiedyś, już nawet nie wiem gdzie, przeczytałem takie piękne zdanie właśnie o to, żebyśmy byli pełni ufności i prosili pełni ufności w imię Jezusa. Na każdej mszy świętej kończymy modlitwę przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Czyli modlimy się jakąś modlitwą. Ojcze, błagamy Cię, przyjdź, nie wiem, strudzonemu światu, który doświadcza wojen, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przez Chrystusa. Często to mówimy, wypowiadając te modlitwy ku Ojcu. To jest właśnie na podstawie tego, że jeśli o cokolwiek poprosicie w moim imieniu, to uczynię tak, aby Ojciec był uwielbiony. Ojciec wysłucha. I gdzieś przeczytałem kiedyś to zdanie takie, że gdy przychodzimy właśnie z taką modlitwą do Ojca przez Chrystusa, to Jezus, Syn, jakby mówi Ojcu: Tato, daj Mu wszystko, o co Cię prosi w moje imię. To jest mój przyjaciel, to jest moja przyjaciółka, to jest nasze dziecko. To jest niesamowite. Tato, daj Mu wszystko, o cokolwiek Cię prosi, bo to jest mój przyjaciel, ja Go znam. On we mnie pokłada ufność. Życzę, wiecie, sobie i Wam takiej ufności w modlitwie, byśmy, owszem, mieli tą tęsknotę Filipa: Panie, pokaż nam Ojca. Jezu, pokaż nam to wszystko, co jest w pełni Bogiem, bóstwem, Twoim królestwem. Przyjdzie na to czas. Filip też zobaczył to. Przyszedł na to czas, na to w pełni zobaczenie. Ale jeszcze, póki ten czas nie nadszedł, to mamy pokładać ufność. Ufność. Z ufnością modlić się przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Módlcie się, chwalcie Boga. Idźcie tą drogą, o której Pan Jezus powiedział sam o sobie, że On nim jest. Więc głoście dzisiaj, że to imię Jeszua jest imię Jezus, jest tym imieniem, które jest jednocześnie drogą do Ojca. Błogosławionego dnia i do jutra, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.